W czwartym kwartale zeszłego roku, wraz ze wzrostem popytu na to rozwiązanie, pojawiło się coraz więcej próśb ze strony operatorów logistycznych w poszczególnych krajach, byśmy wykonali dla nich sieć. Pierwsze pytanie brzmi: kiedy możecie rozlokować pierwsze maszyny? To spowodowało, że trzykrotnie przyspieszyliśmy tempo rolloutu w stosunku do pierwotnych założeń z maja 2012 roku. Będziecie Euronetem w paczkach? chcemy być Euronetem w paczkach. Powiem więcej, chcemy zrobić bliźniacze projekty w obydwu Amerykach i Azji. Biorąc za punkt odniesienia wolumeny w Polsce, można założyć, że co trzecia paczka może być odbierana przez klienta w takim urządzeniu. Absolutnie mylą się osoby zarządzające firmami kurierskimi, które utrzymują, że paczkomat jest niszowym produktem, który nie jest w stanie zaspokoić więcej niż 5% potencjalnego obrotu paczek. To będzie bardzo droga lekcja dla tych osób. W segmencie B2C, prawda? B2B to jest trochę inna sprawa. B2B to absolutnie inny temat. Nie dotykamy tego rynku i nie chcemy dotykać. Natomiast B2C, C2C, C2B, czyli cała logistyka zwrotna, wyznaczają rozległe obszary, które możemy zagospodarować. Powiem więcej, jeżeli Amazon w tej chwili testuje 200 urządzeń zamawianych w Lockheed Martin, 150 wokół Londynu i 50 w stanie Washington, to z pewnością mamy do czynienia ze świadomym działaniem. Ma ono na celu pokazanie, w jakiej skali są w stanie zastąpić UPS i FedEx, które teraz obsługują ich w zakresie przesyłek bo to obniża ich koszty logistyki o 70% w perspektywie globalnej dominacji do której Amazon dąży kwestia logistyki i tak zwanej